Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Paker. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o manewrach. W końcu dotarliśmy do końca podklas w podstawowym podręczniku gracza. I w tym momencie chcielibyśmy się skupić na tematach, które są jakby pod tematami dla konkretnych klas. I w tym odcinku porozmawiamy sobie o manewrach. Tych manewrów jest naprawdę dużo, ponieważ mamy dwa podręczniki. Mamy podstawowy podręcznik gracza i mamy podręcznik od Taszy, gdzie też znajdziemy kilka manewrów. W sumie mamy ich 23. Są one naprawdę zróżnicowane i w zależności od tego, jakie wybierzemy, właściwie chodzi o to, jaki mamy styl gry, jaką strategię obierzemy, jaki typ wojownika jest dla nas najlepszy. Ponieważ możemy albo się skupić na walce wręcz, albo na walce dystansowej, możemy się skupić na przyjmowaniu obrażeń i wytrzymywaniu jak najdłużej, możemy się skupić na szybkim likwidowaniu wroga. To są bardzo ważne kwestie przy wyborze tych manewrów. Ponadto musimy też jeszcze mieć na uwadze to, że jeżeli już wybieramy tę konkretną strategię lub wybieramy ten konkretny styl gry, to te manewry powinny nas jak najlepiej uzupełniać i dawać nam pełny potencjał tego wojownika. Większość tych manewrów jest w mniejszym lub większym stopniu zrobiona uniwersalnie. My w tym odcinku postaraliśmy się wybrać 9 takich manewrów. Czemu 9? Ponieważ nasz wojownik może mieć tych manewrów w sumie do ostatniego poziomu 9. Oczywiście na poziomie trzecim wybieramy 3. Potem na poziomie 7, 10 i 15 po 2. Pamiętajmy również, że przy każdym otrzymaniu nowego manewru możemy jakiś stary manewr wymienić, więc te wybory, które my wybraliśmy, nie są obligatoryjne. Postaraliśmy się wybrać takie manewry, które dadzą naszemu wojownikowi najlepszą możliwość wykorzystania tych swoich umiejętności w walce, umiejętności w zarządzaniu naszymi ludźmi, w umiejętności w przeżywaniu jak najdłużej na polu bitwy. Więc zaczniemy sobie od manewru, który nazywa się parowanie. Tutaj jeżeli jakaś istota zada nam obrażenia, to możemy wykorzystać naszą reakcję i wydać kość przewagi, aby zredukować te obrażenia o ilość wyrzuconą na kości plus modyfikator z naszej zdolności. Zaczynamy od tej, ponieważ naszym zdaniem jest to dość dobry manewr na początkowym etapie gry. Zazwyczaj zdarza się, że przeciwnicy, którzy nas atakują na początku naszej przygody, zadają stosunkowo małe obrażenia. Więc jeżeli jesteśmy wojownikiem, który na przykład bardziej skupia się na byciu tym tankiem z przodu, ma wysoką klasę pancerza, ale mimo wszystko gdzieś tam komuś się uda przebić przez ten nasz pancerz, to mamy tutaj szansę na to, żeby te obrażenia znieść i jeszcze dłużej stać, lub jeżeli nie jesteśmy aż tak opancerzeni i częściej dostajemy te obrażenia, to też jesteśmy w stanie przynajmniej ten jeden na całą rundę troszeczkę sobie zmniejszyć. I tak jak mówię, im będziemy dalej w las szli, kiedy będziemy mieli większe te poziomy, no to faktycznie on przestanie mieć takie znaczenie, ale sam fakt redukowania tych obrażeń na samym początku tej przygody jest warty sprawdzenia. Następnym, bardzo przydatnym manewrem, nie tylko tak naprawdę na tym poziomie pierwszym, ale na każdych kolejnych poziomach do tego 20, jest manewr, który nazywa się riposta. Polega to na tym, że jeżeli przeciwnik spudłuje w swojej turze atak wręcz przeciwko nam, to my w ramach naszej reakcji możemy wykorzystać naszą kość przewagi i wykonać atak wręcz przeciwko temu przeciwnikowi, a wyrzut z kości przewagi możemy dodać do naszego rzutu na obrażenia. Jest to moim zdaniem bardzo uniwersalny manewr, który pozwala już nam na pierwszych poziomach wykorzystać naszą reakcję, aby wykonać dodatkowy atak. Biorąc pod uwagę, jak mało życia potrafią mieć gobliny czy tacy inni komonerzy, z którymi często walczymy, taki dodatkowy atak z naszej broni, gdy powiedzmy mamy jakiś długi miecz, który zdaje 1K10 obrażeń plus nasze modyfikatory, naprawdę możemy siać postrach wśród naszych przeciwników. Oczywiście pod warunkiem, że ten przeciwnik nas nie trafi. Kolejny manewr to obalenie. Tutaj, kiedy trafimy przeciwnika atakiem,
wykorzystujemy naszą kość przewagi i próbujemy go przewrócić. Jeżeli istota jest duża lub mniejsza, to musi wykonać rzut obronny na siłę, a jeżeli jej nie wejdzie, to zostaje obalona. Leży na ziemi, a my dodajemy ten wynik z naszej kości do obrażeń w tym ataku. No i tutaj mamy sytuację, w której jeżeli ten przeciwnik się przewróci, to wszystkie istoty, które atakują z bliska, walką wręcz, mają przewagę na ataki. Oczywiście minus jest taki, że te istoty, które atakują z dystansu, mają utrudnienie, ale jeżeli w naszej drużynie jest dużo istot, które po prostu uderzają z bliskiego dystansu, no to dajemy im na stole przeciwnika, którego z przewagą mogą lać, a dodatkowo, jeżeli przeżyje ataki naszej drużyny, to potrzebuje połowę swojego ruchu, żeby wstać, więc w kolejnej turze, jeżeli chciałby się gdzieś przenieść, to może to zrobić tylko na połowę swojego movementu. I przechodzimy na poziom 7, gdzie musimy wybrać dwa dodatkowe manewry. Na razie umawialiśmy się tak, że zostawiamy tamte, które mamy, nie wymieniamy żadnego. Dobieramy sobie w tym momencie manewr z podręcznika Taszy, czyli angielskiego Brace. Chodzi tutaj o to, że jeżeli ktoś wejdzie w zasięg działania naszej broni do walki wręcz, my możemy użyć kości przewagi i w ramach reakcji pierwsi wykonać atak, jak ten ktoś do nas podchodzi. Wyrzut z tej kości przewagi dodajemy do rzutu na nasze obrażenia. Moim zdaniem bardzo ładnie się to łączy z ripostą, ponieważ jeżeli mamy odpowiednie atuty, które nam pozwalają wykonać atak z dalszej odległości, to już w ramach tej reakcji pierwszej, jak ktoś do nas podchodzi, już możemy go zaatakować, a potem na przykład ripostą, za każdym razem jak ten przeciwnik spuduje, możemy jeszcze dodatkowymi atakami go klepać, więc daje nam to tutaj bardzo dużą przewagę na polu bitwy. Kolejnym manewrem, który bym tutaj dodał, to rozbrojenie. Polega ona na tym, że kiedy trafimy przeciwnika atakiem bronią, możemy zużyć jedną naszą kość przewagi i wymusić na przeciwniku wypuszczenie z ręki jednego przedmiotu, który trzyma. Dodajemy do obrażeń z tego ataku wynik z tej kości, a przeciwnik musi zrobić sobie rzut obrony na siłę. Jeżeli mu nie wyjdzie, to wypada z ręki ten przedmiot, który wybraliśmy. No i tutaj mamy wiele zastosowań. Jeżeli walczymy z przeciwnikiem, który walczy bronią, to po prostu ta broń wypada mu z ręki. Jeżeli mamy przeciwnika, który ma tarczę, to możemy zmniejszyć jego klasę pancerza, kiedy jego tarcza wypada. Ponadto osoba, która przy nim stoi, może po prostu tą broń wyrzucić gdzieś i nie ma broni, nie ma tarczy. Też jest istotne, że możemy to robić z dystansu i możemy na przykład naszym przeciwnikom liczą wybijać ich magiczne różdżki z rąk. Następnie mamy poziom 10 i wybieramy kolejne dwa manewry. Pierwszym z nich jest atak precyzyjny. Moim zdaniem jest to naprawdę pożyteczny manewr, dlatego że wybierając tą kość przewagi, którą wykorzystujemy, dodajemy do testu ataku. I naprawdę doskonałą częścią tego manewru jest to, że możemy się na to zdecydować już po rzucie na trafienie. Jeżeli już prowadziliśmy jakąś walkę z tym przeciwnikiem, i mniej więcej nauczyliśmy się tej klasy pancerza, którą ma, możemy sprawnie tym zarządzać i stwierdzać, że nasze ataki powinny trafiać, więc wykorzystujemy ten manewr właśnie do tego. Niestety minusem tego manewru jest to, że w tym momencie nie wykorzystujemy tego rzutu z kości przewagi do naszego rzutu na obrażenia, ale moim zdaniem jest to uzasadniony koszt, aby upewnić się, że nasz atak trafi. Kolejnym manewrem, który bym tutaj dodał, to prowokacja. Działa ona w ten sposób, że kiedy trafimy przeciwnika atakiem bronią, to wydajemy kość przewagi i zmuszamy go na skupieniu swojej uwagi na nas. Wynik na rzucie kością dodajemy do obrażeń tego ataku, a przeciwnik musi wykonać rzut obrony na mądrość. Jeżeli mu się nie uda, wszystkie jego następne ataki do końca naszej następnej tury przeciwko istotom innym niż my są na utrudnienie. No i tutaj to jest bardzo fajny manewr dla osób, które bardziej idą w tą stronę bycia tankiem drużynowym. Skupia się na nas i wszyscy inni po prostu mają troszeczkę lżej. No i to też się przydaje głównie przy tym, że z większość istot, z którymi walczymy, potwory i tak dalej, raczej tą mądrość mają dość niską, więc łatwiej będzie to wchodziło. W tym momencie jesteśmy na poziomie 15, wybieramy dwa ostatnie manewry. Pierwszym z nich będzie wymanewrowanie. Polega to na tym, że jeżeli trafimy naszego przeciwnika, możemy wydać kość przewagi i wybrać jednego naszego sojusznika, który nas widzi i słyszy.
Ten nasz sojusznik może w ramach swojej reakcji przemieścić się o połowę swojej prędkości bez prowokowania ataków okazyjnych. Dodatkowo wynik z naszej kości przewagi możemy dorzucić do wyniku na obrażenia. Ten manewr pozwala nam lepiej dowodzić naszymi ludźmi, można tak powiedzieć, na polu bitwy. Jeżeli kogoś ścigamy, to bardzo możemy to dobrze wykorzystać, dodając dodatkowy movement. Jeżeli chcemy kogoś lepiej rozmieścić, albo żeby był za osłoną, albo żeby miał lepszą pozycję do strzału, lub, co jest moim zdaniem bardzo ważne, jeżeli chcemy komuś uratować życie, jeżeli widzimy, że nasz sojusznik umiera i walczy o życie, możemy go zmusić do odwrotu, żeby uciekł z pola bitwy. Oczywiście zależy to od tego, w jakim terenie walczymy i ile tak naprawdę prędkości ma nasz sojusznik, ale moim zdaniem nie ma drugiego takiego manewru, który pozwoli nam w taki sprawny sposób uratować komuś życie. I ostatni manewr, o którym dzisiaj porozmawiamy, jest starszy, Tactical Assessment. Tutaj, jeżeli robimy test na intuicję, śledztwo lub historię, to możemy rzucić kość przewagi i ten wynik dodać do tego testu. No jak widzimy, nie zawsze i nie wszystkie manewry przydają się tylko do walki. Tutaj one mogą nam też pomóc w tej części poza walką, przy tym, kiedy próbujemy zdobyć jakieś informacje o kimś, o miejscu, cokolwiek. I to był nasz główny wybór 9 manewrów, które według nas najbardziej mogłyby się przydać wojownikowi. Przypominam, jest to obiektywne. Te manewry tak naprawdę mocno zależą od sytuacji i od strategii, jaką obieramy naszym wojownikiem. Jeżeli wy macie swoje ulubione manewry, to zachęcamy was do komentowania, a tymczasem my się z wami żegnamy. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, to polecam subskrypcję, a tymczasem my się z wami żegnamy. Do zobaczenia, cześć!